Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj króciutko i na temat. Może w ogóle powinna być taka seria tak krótko, ekspresowo, taki ekspres reporterów, szybko i na temat. Ale wtedy tych serii byłoby za dużo, w końcu bym się w nich pogubiła i żadnej bym nie rozwinęła de facto. No dobrze, dzisiaj króciutko na jaki temat? Taki ekspresik energetyczny sobie zrobimy, rozpoznanie tematu poprzez karty, bo ja mam jakąś pewną swoją opinię i pogląd na ten temat, natomiast chciałabym zobaczyć, jak to karty pokażą w sposób obiektywny, rzecz jasna. Także właśnie proszę tutaj o obiektywne pokazanie. Czy przystąpienie Polski do strefy euro byłoby korzystne czy niekorzystne? Prawda? Mamy tu dwie strony barykady. Jedni twierdzą, że tak, inni, że nie. Ja tutaj nie będę wypowiadała się w tym temacie, czy jestem za, czy przeciw. Ci, którzy już jakiś czas nie słuchają, to na pewno się domyślają, ale ja nie mam potrzeby tutaj opowiadania o tym. Zobaczymy, jak to karty pokażą, tak? Polska w strefie euro. Korzystne czy niekorzystne? Po prostu zbadamy sobie tutaj energetykę tego ewentualnego przystąpienia, chociaż Polska póki co nie spełnia warunków przystąpienia do strefy euro. Dobra, sprawdzamy. Mamy tutaj energię odwróconej runy Sowilo. Jest to pokazane jako proces niekorzystny i niekorzystne konsekwencje, które wiążą się z tym przystąpieniem. Zwykle Sowilo, ono dotyczy zadłużenia, więc tu może rosnąć po prostu zadłużenie w stosunku do PKB. Mogą być też takie elementy drożyzny, kiedy po prostu wszystkim, to znaczy nie wszystkim, generalnie to zawsze tym najbiedniejszym, nie? Żyje się jeszcze biedniej i jeszcze gorzej. Pokazana jest taka przestrzeń też głębokiego i wielkiego uzależnienia się od państwa narodowego, od zewnętrznych różnych ogniw, sojuszy najogólniej, bo mówię, tu tylko energetyka jest badana i rzeczywiście nie wygląda to dobrze. No nie wygląda to dobrze, dlatego że tu mamy taką chorującą gospodarkę, taką słabą gospodarkę, słabą finansowo, gospodarkę niewydolną, prawda? Więc czego tu można się spodziewać, skoro mamy taką przestrzeń właśnie tej takiej choroby, mniejszych na przykład przychodów, bo tutaj upadek przedsiębiorczości, zwłaszcza tych przedsiębiorstw takich właśnie, takich najmniejszych, tych mikroprzedsiębiorstw, czasem też średnich, ale generalnie jest tu taki kierat pokazany, ile byśmy się nie napracowali, to nam się to zwyczajnie nie opłaca. Te nakłady są zbyt wysoki jest koszt produkcji, spada i opłacalność, i wydajność. Tworzy się taki kierat, ale też ta strefa euro też jest pokazana dość tak problematycznie, bo jak już raz do niej wejdziesz, to praktycznie trudno się z tego byłoby wyrwać, nie? Jest taka energia generalnie oszustwa. W ogóle tak śmiesznie zostało pokazane, bo to jest pokazane tak: przystępujesz do strefy euro, a ten taki naczelnik, ten twój szef, który jakoś tak zawiaduje tą całą sytuacją, ciebie oszukuje, bo to jest taka energia oszukiwania przez tak zwanego szefa, czyli tego, który tutaj trzyma pieczę nad tym. Jest dużo obiecywania, mało realizacji, bo to jest taka energia, dużo obiecuje, mało daje. Czyli tutaj się właśnie obiecuje, jak to będzie super, jak skorzystasz. Natomiast runa podsumowuje wprost, nie? Nadzieje są złudne, nie jest to żadna okazja, wręcz przeciwnie, jest to energia po prostu trudności finansowych, energia oszukiwania, energia choroby gospodarczej, energia, która wprowadza tutaj doprowadzić może wręcz do zapaści, nie? Do tego stopnia. Więc dobre, niedobre. No, runa tutaj podsumowuje właśnie energetycznie, że nie. Że nie jest, nie byłoby to po prostu dla Polski korzystne. Że to jest naiwne. W ogóle też ta runa w odwrocie mówi o takiej naiwności, o takim uleganiu
złym namową, że ktoś namawia i rząd tutaj, no bo to rząd, nikt inny, nie? Bezmyślnie właśnie podąża za jakimś celem, który jest wyznaczony przez innych, że to nie jest cel naszego kraju, że to jest jakiś cel wytknięty przez innych. I kraj tu pokazuje się właśnie słabo, kraj się pokazuje w pewnym upadku, nie? Więc bardzo ogólnie i tak jak powiedziałam, ekspresowo zostało to pokazane. Jeszcze tylko zobaczę rzecz taką, właśnie. Powiązaną z biznesem. Biznes, inwestycje, finanse. Też bardzo ogólnie, bo tarot dokładnie nie pokazuje, tylko taką przestrzeń szans i możliwości, nie? Więcej szans czy więcej trudności. O, w ten sposób to ujmijmy. No, odwrócona ósemka buław. No to zawsze tu mamy stagnację, nie? Mamy pewien też działania nieetyczne w ogóle. Ósemka buław w odwrocie mówi o działaniach nieetycznych, jakichś takich niesprawiedliwych, nieproduktywnych. To jest energia właśnie niekorzystna dla wszelkiego rodzaju inwestycji, prowadzenia biznesu. Także, no mówię w pewnej ogólności, bo na pewno też byłyby przestrzenie, które na tym skorzystają, ale tutaj mamy jasne odpowiedzi, nie? Tu są pokazane pewne preferencje, czyli mamy tutaj odpowiedź na nie, że nie jest to korzystne i tutaj, że więcej jest niedogodności niż korzyści, bo tu mamy pewną takie proporcje, nie? Wyważone, czyli jest przewaga w takim ogólnym bilansie, blokad i energii niekorzystnych niż tak zwanych plusów. W związku z tym bilans tutaj pokazuje się w nadmiernych zobowiązaniach finansowych, to jest primo. Właśnie znowu w zahamowaniu wzrostu dochodów, mamy utratę przychodów, ale też i utratę dochodów. Mamy taką energię braku dynamiki w biznesie, dużą taką stagnacyjność, pojawiają się dodatkowo jakieś problemy prawne. I ja bym powiedziała tak, że jakaś część tutaj tych przedsiębiorców odnosi zyski, odnotowuje zyski, ale te zyski zwykle tutaj na skutek nieuczciwych działań się pojawiają, prawda? Tu mamy bardzo negatywny wpływ polityki na rozwój firm. Niestety. Niestety. Także tutaj odpowiedź jest dwa razy na nie. Tak, odpowiedź jest dwa razy na nie. Ja myślę, że nie ma co już wyciągać trzeciej karty, może tylko podsumowanie samego zjawiska. Czym w ogóle jest ta strefa euro, tak? Czym ona jest? Tak po prostu. Przywiązaniem, łańcuchem, spętaniem, tworzeniem takich koneksji, połączeń, ogniw, żeby tworzyć luksus, dobrobyt i bogactwo, ale z drugiej strony pytanie, kto? Po drugiej stronie mamy pychę, mamy kombinowanie, mamy energię paranoiczną, pazerną, uzależniającą. Są dwie strony medalu, oczywiście, nie? Jeden zyskuje, drugi traci, ale generalnie właśnie to jest taka energia tworzenia związków, których czy poprzez które tworzą się uzależnienia. Uzależnienia takie międzynarodowe, trudne do zerwania, więzi przywiązania. W założeniu mają tworzyć dobrobyt i bogactwo, ale jest też druga strona medalu. To jest jakaś energia właśnie przekłamana, nie? Przekłamana, pazerna, skąpa, chytra, materialistyczna i gdzieś pomiędzy, po środku właśnie jest ten człowiek,
czyli pomiędzy luksusem a pomiędzy biedą. Staje się niewolnikiem, bo tylko niewolnicy noszą łańcuchy na szyi, jak taki pies przywiązany do budy. No dobra, tak to się pokazało. Wszystkiego dobrego życzę. Ja się do tego jakoś osobiście nie chcę odnosić. Miało być tutaj ekspresowe pokazanie energii, żeby ją jakoś zrozumieć albo... No jest to takie ostrzeżenie przed jakąś mrzonką, nie? Jakąś mrzonką. No i tyle. Pa, pa.